Chrzanowie powstała nowa grupa teatralna Imaginarium. Pomysł na stworzenie nowego zespołu teatralnego narodził się gdzieś rok temu, ponieważ trafiły do mnie bardzo, bardzo utalentowane osoby i pomyśleliśmy, że skoro mamy aż tylu widzów na wszystkich naszych spektaklach, to będziemy próbować zrobić coś bardziej profesjonalnego i będziemy chcieli dać im w prezencie comiesięczne przedstawienia. Grupa spotyka się i pracuje w sumie już od stycznia. Pierwsza premiera będzie, mamy nadzieję, w październiku, więc za nami już prawie 9 miesięcy ciężkiej pracy. Grupa obecnie liczy około 12 osób. Są to osoby, które spotykają się co tydzień. Próby trwają 3-4 godziny. Uczą się tutaj technik aktorskich, robimy wiele zadań, ćwiczymy nie tylko ciało, ale również głos. Są to osoby świadomie przeze mnie wybrane, które odznaczały się jakimś potencjałem wśród swoich kolegów. Stąd właśnie moja propozycja dla nich, żeby stworzyć coś, co będzie już nie grupą teatralną, coś, co będzie się nazywało hucznie teatrem i mam nadzieję, że właśnie temu sprostamy. Ja prowadzę wszystkie zajęcia, ale oczywiście jestem zdania takiego, że im więcej nauczycieli, im więcej metod grupa pozna, tym lepiej. I będziemy się starać współpracować ze studium aktorskim przy Teatrze Śląskim. Będę starała się zapraszać innych instruktorów, aktorów. Jakieś 2 lata temu na konkursie szekspirowskim w Libiążu brałem w nim udział i w jury zasiadła właśnie pani reżyser, pani Aneta i odniosłem swoisty sukces, bo było dla mnie zaskoczeniem, że zająłem aż 2. miejsce tam. Po kilku tygodniach dostałem od niej telefon i zaprosiła mnie na próby. Zapytała, czy miałbym ochotę z nią współpracować, więc nie miałem żadnych oporów, żeby się zgodzić. Ja trafiłam tutaj po długich poszukiwaniach w ogóle takiej grupy teatralnej, gdzie nie byłoby ograniczenia wiekowego. Długo, długo szukałam w okolicach Bielska Białej i niestety nic takiego nie znalazłam. I trafiłam na warsztaty, które prowadziła nasza pani reżyser Aneta. I po tych warsztatach zostałam zaproszona tutaj do udziału właśnie w tym przedsięwzięciu. I dlatego tutaj też jestem. Ja nie pamiętam dokładnie, skąd dowiedziałem się o takich warsztatach. Pod koniec 3. klasy gimnazjum jakoś zainteresowało mnie to, żeby właśnie zacząć bawić się w teatr, czy później wejść w to na poważnie. Dowiedziałem się od znajomych chyba, że są tu takie warsztaty w Moksirze właśnie, które prowadzi pani Aneta. Stwierdziłem, że warto pójść, spróbować. Jak się uda, to będzie okej. Jak się nie uda, no to trudno, spróbowałem, tak. W moim wypadku to już od najmłodszych lat interesowało mnie właśnie aktorstwo, jednak nie było żadnej takiej grupy, która chciałaby się zaangażować na stałe i systematycznie pracować. Do momentu, kiedy nie ujrzałam jakiegoś plakatu, który zareklamowała pani właśnie Anetka, plakat był bardzo interesujący i zdecydowałam się iść na zebranie, gdzie właśnie zobaczyłam mnóstwo młodych ludzi, jedni już uczestniczyli w zajęciach pani Anetki, inni dopiero się zapisywali. Ja o grupie teatralnej dowiedziałam się, kiedy organizowany był casting do przedstawienia pod tytułem Romeo i Julia. Przyszłam na casting, udało się i jestem w grupie. Do tej pory, już od chyba prawie 3 lat. Teatr przede wszystkim uwrażliwia niesamowicie na świat, na to, co, na drugiego człowieka, na to, co się wokół nas dzieje i dostarcza takich bardzo intensywnych emocji. Nie ma tego w kinie na przykład. Jednak ten kontakt bezpośredni z aktorem, ze sceną, z widzem jest niesamowity. Teatr przede wszystkim sprawia dużo radości, bardzo wiele uczy. Myślę, że takie zajęcia pomagają nam w pewien sposób rozumieć świat. I bardzo ciekawym jest, jak patrzymy na świat przez perspektywę teatru, bo zwykłe codzienne rzeczy przestają być już zwykłe i codzienne i patrzymy na to od strony technicznej, tak jakby choćby na kłótnie. Teatr przede wszystkim doświadcza, przełamuje jakieś moje wewnętrzne bariery i myślę, że pomaga
nie tyle ogólnie w życiu, ile w kontaktach między ludźmi. Przynajmniej ja łapię taki dystans do siebie, bardziej się otwieram na innych i myślę, że potrafię się z ludźmi bardziej dogadywać. Mnie teatr daje przede wszystkim dużo radości. Jest taką odskocznią jakby od codziennego życia. Cały tydzień praca, jakieś inne obowiązki, a w sobotę mogę się przyjść, odstresować, robić to, co lubię. Jest nauką, bo można się dzięki niemu wiele nauczyć. I jest też czymś, czego nie potrafię nazwać. Po prostu mogę powiedzieć, że teatr ma to coś. Przygotowujemy Piaskownicę Michała Walczaka. W Piaskownicy bierze udział dwóch aktorów. Jest to Agnieszka Szumańska i Dawid Jarosiński. Mamy nadzieję, że uda nam się wystawić to na przełomie września i października jako przedstawienie otwierające w ogóle pierwszy sezon Teatru Imaginarium. To jest moja pierwsza poważniejsza, jakby w poważniejszym przedstawieniu rola, więc staram się przygotować jak najlepiej. Opanować do perfekcji tekst, no i bardzo uważać na próbach z panią reżyser i Agnieszką, żeby naprawdę dać z siebie wszystko i żeby to się podobało. No, bardzo pomaga mi pani reżyser, która wiele rzeczy podpowiada. Przede wszystkim mówi o doświadczeniach, których sama jeszcze nie przeżyłam ze względu na swój wiek. Równolegle do Piaskownicy tworzymy inne spektakle, żeby mogli Państwo co miesiąc zawitać do nas i zobaczyć kolejne premiery. Obecnie przygotowujemy trylogię miłosną według Czechowa. Zrobiliśmy kompilację jednoaktówek, tak aby powstała spójna całość i mamy nadzieję, że to będzie kolejna sztuka, którą pokażemy. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na nasze pierwsze spektakle już na jesień. Mamy nadzieję, że we wrześniu będą Państwo mogli zobaczyć Małe Zbrodnie Małżeńskie, natomiast w październiku Piaskownice.